Witam serdecznie wszystkich moich widzów. Zapraszam do obejrzenia reprezentacji Polski. Zaczniemy tutaj od kategorii standard. Pierwsze miejsce, samczyki. Jak widać, pierwszy samczyk. Drugie miejsce. Nowak Damian Bernard. 92,50 ocena. Kolejny samczyk, Grudzielec. Sołtys Jerzy. Dziś piątek. Przy reprezentacji stłok umiarkowany. Myślę, że uda mi się całą reprezentację pokazać. Czwarte miejsce, Karpińscy. I piąte miejsce, Tadeusz Matlak, Tadeusz Książek, Bielsko-Biała. Tego gołąbka też już widzieliście na moim filmie wcześniej w reprezentacji okręgu Bielsko-Biała, zresztą z okręgu Opole także był gołąbek. A teraz Dziuk Norbert, to jest ta gwiazda z okręgu Opole Południe, samiczka przepięknej urody, niesamowitej, która zrobiła na mnie straszne wrażenie już w Opolu i ma pierwszą nagrodę, także te wrażenie moje nie było nieprzypadkowe. Drugie miejsce, samiczka Zdzisława Lademana, która w zeszłym roku miała pierwsze miejsce i dwa lata temu pierwsze miejsce. Jest to złota medalistka olimpijska przed 2 lat, jak dobrze pamiętam. Także wróżę tej pierwszej, powiem szczerze, nie chciałbym zapeszać złoty medal na olimpiadzie. Trzecie miejsce, Gardian Leśniewski z okręgu Śląsk Południe, czyli tutaj ode mnie z okręgu, i Piotr Ryszard Sierpiński, czwarte miejsce. Także i piąta samiczka. Przechodzimy do standardu młode. Najpierw młode samczyki. Pierwsze miejsce Jan Kopka i z tego co patrzyłem, to ma pierwsze miejsce w samczykach i w samiczkach. Drugie miejsce Nowak Jan Samczyk. I trzecie miejsce, Paweł Arnold z Tuj. Nie wiem, czy dobrze wymieniłem. I kategoria samiczki młode, standard Jan Kopka, tak jak wspomniałem. No jak ktoś ma takie ptaki, to ma więcej takich gołębi na gołębniku. Także tutaj także pierwsze dublet, pierwszy samczyk, pierwsza samiczka, a tu też dublet praktycznie, drugie miejsce, znowu samiczka od tego samego hodowcy, co tam była ta przepiękna samiczka wśród starych. No i trzecie miejsce, także kategorie urody mamy za sobą. Sport A, kategoria w sprincie, 34 koeficjent z hakiem, pierwsze miejsce, niewielka przewaga nad miejscem drugim. Drugie miejsce zdobył gołąbek od kolegi Marka Trzaski. Niewiele słabszy wynik właśnie od tej samiczki z pierwszego pozycji, Szymelka. I pozycja trzecia, kategorii A, 37 koeficjent
Także dość niewielkie różnice pierwszej trójki. Przechodzimy do kategorii B. W kategorii B tutaj i jeszcze za standard nagroda Dudek Wojciech 8 z hakiem. Tutaj kolejny w kategorii B Mariusz Bajer, koeficjent 12. Na rogu akurat stoi. I trzecie miejsce w kategorii B i pierwsza nagroda za standard Wiesław i Przemysław Mielczarek. A jeszcze dodatkowo pierwsza nagroda za standard Samczyk. Także przechodzimy do kategorii C. Pierwsza nagroda jednocześnie jeszcze za standard. Tutaj jak widzimy 9. Drugie miejsce w kategorii C. Koeficjent 11. I trzecie miejsce w kategorii C. Obok wejścia na Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych w sali wielofunkcyjnej nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Też koeficjent 11. Także w tej kategorii właśnie jak liczyłem mojej córce szaleńca 13, miała 15,48, oczywiście nie w tym roku. Adam Malik to jest kategoria D. Przechodzimy do kategorii D. Ciemny, drugie miejsce. Znowu Mielczarek, spółka Mielczarek, drugi reprezentant i trzeci Gołąbę w kategorii D. Nowak Krystian to jest Śląsk Wschód, jak dobrze kojarzę. No i kolejna kategoria, Samczyk Kusza Piotr. Jest to hodowca, który niedawno lotował w naszym oddziale, no, okręg Śląsk Południe. Okręg Śląsk Południe, pierwsza nagroda na wystawie ogólnopolskiej z dużymi szansami olimpijskimi w kategorii maraton. No, także z mojego rejonu, z mojego okręgu udało się hodowcy. Wielkie gratulacje do kolegi Kuszy za taki wynik spektakularny, że w reprezentacji w kategorii sportowej mieć reprezentanta na pewno marzenie wielu hodowców, więc tutaj serdecznie kolega Piotrka pozdrawiam. I kolejne kategorie, które tutaj prezentuję. Przechodzimy do kategorii F. Pierwsze miejsce, bardzo wysoki poziom w gołębiach młodych, kosmiczny wręcz, zakończyło się poniżej dwóch, a jeszcze kolejni kandydaci. Wiem, że byłem na wystawie skupin Artur, to w Opole Południe widziałem tego gołąbka, w Bielsku widziałem gołąbka, także jedynie z Częstochowy na wcześniejszych moich filmikach były prezentowane. Dwa poniżej dwóch były jeszcze w Katowicach, 1,8 tam pamiętam. No niesamowity poziom, wydaje mi się, kategorii F, żeby całe podium poniżej dwójki się zmieściło, także bardzo wysoki poziom, 3 jedynki tutaj. Także przechodzimy do kolejnych kategorii, kategoria G. Pierwsze miejsce właśnie w tej kategorii, czyli kategoria Śląsk Wschód. Drugie miejsce, też bardzo małe różnice w czołówce. I trzecie miejsce, jednocześnie nagroda w standardzie. No i kategoria H. Ta była kategoria gołębi rocznych, czyli w jednym roku, a tu mamy kategorię gołębi dorosłych z jednego roku, konkursy.
I jeszcze nam została kategoria, tu mamy w H trzeciego i jeszcze została nam kategoria I. Także pierwsza nagroda w standardzie, pierwsza w sporcie i druga nagroda w standardzie. Pierwsze miejsce w Polsce w kategorii I, czyli w długim dystansie osiągniętym w jednym sezonie lotowym. Drugie miejsce i trzecie miejsce. Także dziękuję, jeśli podobała Wam się relacja z reprezentacji. Dajcie łapkę w górę i obejrzyjcie kolejne relacje moich filmików. Dobry lot. Z tymi to ta moja spokojnie by mogła poważnie. Tak nie było mi tu. Zwłaszcza, że ma tą samą kartę. Ale mu wynik. Piąta na górę. Piąta. Wielszką. Ua.